Cześć, siema, z tej strony Gozor i bardzo ciekawa sytuacja wynikła. Kilka dni temu nagrywałem film, w którym narzekałem na to, że nie ma nowości w CSGO i Valve tak jakby mnie wysłuchało, bo właśnie wczoraj miała miejsce dosyć duża aktualizacja właśnie do tej gry, no i dzięki temu pojawiła się m.in. nowa mapa The Canals, na której osobiście jeszcze nie miałem okazji grać, ale prócz tego pojawiły się przede wszystkim nowe skiny oraz nowe kosy i to właśnie materiał odnośnie tych dwóch ostatnich rzeczy, które teraz wymieniłem, będzie poświęcony. Także rzućmy sobie okiem na nowe skiny. Generalnie dodana została skrzynka Spectrum, no i nowe kosy. Do tych kos zaraz przejdziemy, natomiast na razie przede wszystkim skiny. Rozpoczynamy to wszystko tutaj od czerwonych. Generalnie ja bym chciał od niebieskich rozpocząć, więc rozpoczynam sobie to od niebieskich. Mamy tutaj SCAR20 Blueprint. Ja nie będę swojej opinii o tych skinach dawał, natomiast zachęcam was, żebyście to wy właśnie się tutaj dzielili opiniami, jak według was te skiny wyglądają. Chociaż w sumie mogę powiedzieć, że według mnie jest to jedna z lepszych skrzynek grze, jaka ogólnie kiedykolwiek powstała, bo tak naprawdę nie ma skórki, która by była jakaś obleśna. Natomiast widzicie, że tutaj naprawdę sporo tych nowych skinów jest i muszę powiedzieć, że te, że tak powiem, lepsze kolorowo, jakościowo skiny będą dosyć drogie, będą zdecydowanie drogie. No i tutaj najlepszy ostatni skin to jest AK-47 Bloodsport Created by Slime Face, czyli to jest skrzynka, w której wszystkie skiny zostały stworzone przez społeczność, także to jest jak najbardziej na plus. Ale prócz tego pojawiły się również nowe kosy, nowe stare kosy, bo tak to chyba raczej trzeba nazywać. Po prostu generacja tych wszystkich skinów do kos ze skrzynek Chroma została przeniesiona na te inne kosy, typu właśnie Huntsman, Butterfly, tutaj widzicie te, zapomniałem jak się nazywają, te sztylety cienia bodajże, oraz Bowie Knife, także to zostało pododawane. No i według mnie Marble Fade jak zwykle wyglądają fenomenalnie, Tiger Tuffy również. No i oczywiście te odcienie Dopplera również będą dosyć fajnie, że tak powiem, cenowo na rynku stały. Oczywiście jeśli tutaj mówimy o tym, że komuś by wyleciała i chciałby ją sprzedać. Także można powiedzieć, że wreszcie coś się dzieje i czas najwyższy, żeby tutaj Valve zaczęło wprowadzać nowości, bo tak jak mówię, no ta gra powoli umierała, bo być może dalej umiera. Ja dzisiaj jako jeszcze taki bonus dla was otworzę sobie właśnie tę nową skrzynkę. Zakupiłem klucz oraz skrzynkę. Skrzynka stoi ogólnie teraz po około 6 euro. Kluczyk to wydatek 2,5 euro mniej więcej, także łącznie no za ponad 40 zł ta skrzynka teraz będzie przeze mnie otwierana. Także dosyć dużo pieniędzy. Bardzo dawno nie otwierałem skrzynek w samej grze. No i zobaczmy, co mi tutaj wyleci. To jest taki bonus dla was. Ja nie liczę na nic dobrego, no ale oczywiście, gdyby mogło coś polecieć lepszego, byłoby super. No ale jak zwykle, że tak powiem, w mojej historii CS-a i otwierania skrzynek absolutnie nic dobrego mi nie leci, bo jest to tylko SCAR20 Blueprint, którego teraz możecie sobie jakoś tutaj lepiej zobaczyć na ekranie, ale no według mnie akurat ten skin to jest chyba najgorszy z tej skrzynki. Także no dosyć śmiesznie to wszystko się tutaj stało, że kilka dni, a w zasadzie chyba dzień po moim materiale, w którym narzekam, że tych nowości nie ma, Valve wypuszcza aktualizację, w której te nowości się pojawiają. Śmieszna sytuacja, no ale jeśli to miało w jakimkolwiek stopniu pomóc, żeby te aktualności się pojawiły, chociaż szczerze to wątpię, no to jestem z siebie dumny. Także piszcie, co sądzicie o tej aktualizacji, a ja czekam oczywiście w dalszym ciągu na operację, no bo to jest chyba to, na co wszyscy czekamy. Tyle ode mnie, mówił Goldzor, na razie.